19 czerwca wspominamy świętego Romualda z Camaldoli, opata. Romuald pochodził z Ravenny, z możnej rodziny diuków Onesti. Urodził się około roku 951. Dla zadośćuczynienia za grzechy ojca, który w pojedynku zabił swojego krewnego, miał według podania wstąpić do benedyktynów, którzy mieli swoje opactwo przy kościele świętego Apolinarego. Jednak życie wspólne mu nie odpowiadało. Tęsknił za życiem samotnym, dlatego po 3 latach opuścił ów klasztor. Spragniony doskonalszego skupienia, podjął życie pustelnicze. Wraz ze swoim przyjacielem, Marynem, udał się na pogranicze Francji i Hiszpanii i wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Cluxa. Do nich przyłączyli się wkrótce patrycjusze weneccy, Jan Gradani i Jan Morosini. Za zezwoleniem opata, nawiązując do pierwotnej reguły świętego Benedykta, zakonnicy ci żyli w oddzielnych domkach, uprawiali ziemię i gromadzili się tylko na wspólnych posiłkach i pacierzach. Po śmierci świętego Piotra Orseolio, Romuald wraz z towarzyszami opuścili gościnne opactwo i udali się na Monte Cassino. Stąd rozeszły się ich drogi. Maryno udał się do Apulii, gdzie wkrótce poniósł śmierć męczeńską z rąk Saracenów. Gradenigo założył własny klasztor w pobliżu Monte Cassino. Romuald natomiast wrócił do Ravenny, gdzie w pobliżu opactwa benedyktyńskiego założył sobie pustelnię. Wkrótce zaczął zakładać podobne pustelnie w całej Italii. Takich eremów pustelni Romuald miał założyć 15. Uczniów i naśladowców nie brakowało, zgłaszało się ich coraz więcej. Do największej sławy doszły opactwa w Pereu, koło Ravenny, oraz w Camaldoli, w Toskanii, od którego zakon otrzymał swoją popularną nazwę – Kamedułów. Godłem zakonu zostały 2 gołąbki pijące z 1 kielicha, jako symbol połączenia życia wspólnotowego z pustelniczym, ducha anachoreckiego z monastycyzmem. Do najsłynniejszych uczniów świętego Romualda należeli – Święty Bruno z Kwerfurtu, kapelan cesarza Ottona III, święty Benedykt z Beneventu i święty Jan z Wenecji, których święty Bruno zabrał ze sobą do Polski, gdzie też obaj ponieśli śmierć męczeńską w roku 1003, oraz święty Piotr Damiani. Romuald zmarł w klasztorze Val di Castro, niedaleko Ancony, 19 czerwca 1027 roku, mając 75 lat. Tam też znajdowały się jego relikwie do roku 1480. Obecnie znajdują się one w kościele świętego Błażeja we Fabriano pod opieką jego duchowych synów, kamedułów. Kameduli zachowują prawie stałe milczenie i nie jedzą potraw mięsnych. Święty Romuald jest ich patronem. W ikonografii święty Romuald przedstawiany jest jako stary człowiek w białym, długim habicie kamedulskim, czasami w stroju opata. Często przedstawia się go, jak we śnie widzi tajemniczą drabinę, sięgającą nieba, po której białe postacie jego duchowych synów opuszczają ziemię. Jego atrybutami są czaszka, otwarta księga, kij podróżny i laska. Módlmy się. Boże, Ty przez świętego Romualda odnowiłeś w kościele życie pustelnicze. Spraw, abyśmy wyrzekając się samych siebie i naśladując Chrystusa, mogli osiągnąć Królestwo Niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.